Figury woskowe sygnowane jej nazwiskiem to z pewnością jedna z wielu atrakcji turystycznych. Natomiast jak wyglądała historia założycielki słynnego Muzeum Madame Tisson? O tym w dzisiejszym odcinku. Właśnie powiedziałem już we wstępie słów kilka, czego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Natomiast zanim do niego przejdziemy, to oczywiście zachęcam Was gorąco do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się wrażeniami. No i oczywiście zachęcam też całkiem nieśmiało, aby spojrzeć na stronę Patronite, gdzie znajdziecie nas i możecie łaskawym okiem i nie tylko okiem, ale i portfelem nas wspomóc. Natomiast przechodzimy oczywiście do dzisiejszego tematu. Dziś temat, no właśnie, nie dotyczący historii politycznej, nie dotyczący historii kryminalnej, historii kontrowersyjnej, chociaż z tą kontrowersją, to jednak troszeczkę będzie miał wspólnego, bowiem z pewnością wielu z Was kojarzy słynne Muzeum Madame Tisson. No, właśnie, wydawać by się mogło, że jest to postać zupełnie wyimaginowana. Natomiast okazuje się, że Madame są istotnie żyła, istotnie funkcjonowała i ma za sobą troszeczkę mrocznej przeszłości. Więc dzisiaj zajmiemy się delikatnie. Postacią Madame są, a w zasadzie postacią Marie Tissot, ponieważ tak właśnie miała na imię, żyła w latach 1761-1850. No, i jeżeli będziecie w Londynie w słynnym jej muzeum, Muzeum Madame Tisson, to pośród tych wielu z figur woskowych przedstawiających słynne postaci historyczne, postaci ze świata sztuki, celebrytów, władców, polityków, możecie spotkać małą niepozorną figurę woskową. Przedstawiającą y, bardzo skromną kobietę w podeszłym wieku. No, i w tym momencie już Wam służymy pomocą, tak? Nie będziecie się mylić. To właśnie przedstawienie Madame Tisson. Ale jak wyglądała jej historia? Zamiłowanie do figur, wojsk do figur woskowych przyjęła od. Pracodawcy swojej matki, bowiem jej matka była zatrudniona jako taka pomoc domowa, tak byśmy to dzisiaj współcześnie określili, w domu lekarza. Lekarza, który zajmował się, no właśnie, ilustrowaniem ludzkiej anatomii, ale nie robił tego w sposób e, taki, powiedzielibyśmy, tradycyjny, książkowy, bowiem on robił to w sposób troszeczkę innowacyjny. Robił to na podstawie figur woskowych odlanych figur woskowych ludzi którzy już oczywiście nie żyli no i tam na podstawie tych figur starał się zaprezentować szerszej publiczności, jak wygląda ludzka anatomia. No i mała Marii, oczywiście, przebywając wraz z matką w domu tego lekarza, zaczęła się coraz częściej przypatrywać, co też ten lekarz wyczynia, cóż on za dziwne figury tworzy. W wieku 16 lat, tak bardzo już zafascynowana tworzeniem figur i odlewów woskowych Marii. Stworzyła swoją pierwszą postać z Wosku, czyli słynnego Voltera. Oczywiście słynna francuska postać Voltera do dzisiaj jest dyskutowana. Na przykład, jeżeli byście chcieli posłuchać ciekawostek o tym człowieku, to dajcie znać w komentarzu. Być może jeden z kolejnych odcinków będzie właśnie jego, jemu poświęcony. No i w wieku 17 lat, uwaga, kariera Marie zaczyna. No, powiedzielibyśmy współcześnie nabierać rozpędu, bowiem wtedy to właśnie dziewczyna trafia do Wersalu, gdzie sztuki tworzenia figur woskowych uczy Elżbietę Bourbon, czyli siostrę Ludwika XVI. Widzicie, moi drodzy, że no, bardzo poszypo, poszybowała ta kariera tej niepozornej m, córki gospodyni domowej. I tutaj, właśnie w Wersalu zaczyna się jej także mroczny aspekt. Tejże kariery, ponieważ późniejsze wydarzenia społeczno-polityczne we Francji zmusiły Marie do e, udowodnienia lojalności wobec rewolucji francuskiej. Pamiętajmy, w jakim okresie się znajdujemy. Jest marina dworze Ludwika XVI. Do drzwi tegoż dworu wersalskiego puka już rewolucja francuska. I wszyscy też wiemy, jak ta rewolucja, chociażby dla Ludwika XVI, się zakończy. I kolejna podpowiedź, jeżeli chcielibyście posłuchać czegoś o rewolucji francuskiej. Dajcie znać w komentarzu. Wracamy do Marie Tussauds. No, uczy oczywiście sztuki y, tworzenia figur woskowych, natomiast rewolucja, tak jak powiedziałem, nabiera coraz większego rozpędu. I Marie musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Czy jest po stronie monarchii, czy jest jednak po stronie ruchu rewolucyjnego? No i żeby udowodnić ówczesnym panującym oddanie, y, no, musiała stworzyć Uwaga, maski, maski pośmiertne, maski pośmiertne osób ściętych na gilotynie. I młoda artystka wykorzystywała głowę arystokratów do tworzenia nietypowych odlewów. Wśród jej wzorów, no Maria oczywiście opowiedziała się po stronie rewolucjonistów, no więc wśród jej wzorów, tak byśmy to określili, znalazły się także twarze Ludwika XVI i Marii Antoniny, czyli no, ludzi u których do niedawna pracowała, więc mroczna historia rewolucji francuskiej i śmierć poniesiona na gilotynie stanowiła podwaliny pod współczesnym Muzeum Madame Tisson, tak by się wydawało, ale prze, przechodzimy w opowieści dalej, ponieważ pośmiertne maski, trzeba coś o nich powiedzieć, one zastępowały fotografie. Oczywiście fotografie nam współczesne są bardziej zrozumiałe, natomiast w tamtych czasach jeszcze nikt o fotografiach nie marzył. No i ich początków można szukać w starożytnym Rzymie czy też w starożytnym Egipcie. Były wykorzystywane w różnego rodzaju ceremoniach, do tworzenia portretów, a nawet w trakcie dochodzeń w sprawie zbrodni. I jeżeli prześledzimy historię masek pośmiertnych, to możemy naprawdę wiele się nauczyć, chociażby o wyglądzie słynnych historycznych postaci, takich jak na przykład Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin, ponieważ oni także no, po śmierci zostali poddani temu procesowi tworzenia maski pośmiertnej. I dzisiaj, choćby w internecie, zachęcam Was do tego, abyście sobie odnaleźli, można odnaleźć ich pośmiertne maski i zobaczyć, jak w rzeczywistości mógł wyglądać, a w zasadzie jak wyglądał chociażby Fryderyk Chopin czy Adam Mickiewicz. No ale wracamy do Marie Tussauds. Po zakończeniu rewolucji francuskiej Marie zdecydowała się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Zabrała ze sobą kolekcję figur. Figur woskowych i zorganizowała, no mówiąc wprost, objazdowe wystawy, które odbywały się również w Walii i Irlandii. I no co tu też dużo dodawać, jej osobliwe bardzo dzieła zaczęły zyskiwać coraz to większą popularność, bowiem no była to ciekawostka niemała, no jak można człowieka zobaczyć nieżywego odlanego z wosku i do tego jeszcze przystrojonego więc Marie są i jej dzieła, dzieła oczywiście no w cudzysłowie, zaczęły zdobywać naprawdę wielu, wielu zwolenników i w 1835 roku założyła swoje pierwsze stałe muzeum, ono zostało Ulokowane na londyńskiej ulicy Baker Street. No i właśnie, czy komuś z Was ta ulica z kimś się kojarzy? Tak, macie zupełną słuszność, ponieważ to właśnie na ulicy Baker Street, a w zasadzie pod numerem 221B. Swoje dochodzenia prowadził słynny Sherlock Holmes, czyli postać z powieści y, Artura Conana Doyla. No i właśnie na tej samej ulicy w roku 1835 Marie Tussauds otwiera swoje pierwsze muzeum figur woskowych. Nazywała się wtedy ta ekspozycja Chamber of Horrors, więc no możemy zobaczyć, no, na czym ta ekspozycja miała polegać? Wystawa zawierała figury postaci, które zginęły podczas rewolucji francuskiej, przestępców oraz morderców, no i 400, około 400 tych postaci, 400 tych postaci było, no, były bardzo kontrowersyjne, bowiem, mówiąc wprost, Marie Tisson, otworzywszy swoje pierwsze muzeum, zarabiała na Chociażby tych, którzy ponieśli śmierć w wyniku rewolucji francuskiej. No więc tutaj mamy zupełnie mroczną historię. Jak pisze czasopismo National Geographic, twórczość Marie są była otoczona licznymi kontrowersjami. No chociażby taką, że eksponowała ciała, Ludzi, którzy zginęli, zginęli chociażby ścięci gilotyną. Krytycy zarzucali jej promowanie ludzkich nieszczęść oraz szukanie taniej sensacji. Negatywne głosy nie odbijały się jednak na sławie artystki, a mówiąc wprost, nawet tej sławy jej przysparzały. No, wiadomo, że Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, i w tym momencie popularność rośnie, choć my byśmy chcieli, żeby mówili całkiem dobrze, prawda? Większość tej kolekcji słynnej, pierwotnej Madame są spłonęła w wyniku pożaru w roku 1925. Kolejna wielka tragedia dla kolekcji Madame są to rok 1931 i trzęsienie ziemi, w wyniku którego też spora część kolekcji niedawno odrestaurowanej po pożarze również została zniszczona. No i oczywiście lata II wojny światowej podczas bombardowania Londynu przez Luftwaffe, jedna z bomb Niemieckich spada na budynek Muzeum Madame Tisson i niszczy znaczną część jej kolekcji. Artystka, sama artystka, swoją ostatnią rzeźbę stworzyła w roku 1842 i była ta rzeźba przedstawiająca jej osobę. Stworzyła swój. No, woskowy można powiedzieć autoportret. Proces tworzenia figur Madame są trwa miesiącami. Zaczyna się od serii fotografii i pomiarów, z których rzeźbiarze modelują glinianą postać. Po zakończeniu jest tworzona forma oczywiście z wosku. Specjaliści w tym zakresie malują tą formę, zwracają szczególną uwagę na takie aspekty, jak chociażby odcień skóry, kolor zębów, oczu prawdziwe ludzkie włosy są wstawiane za każdym razem indywidualnie, by oddać także rzęsy i brwi, więc to jest bardzo mrówcza benedyktyńska wręcz praca. Każda figura uwaga, jeżeli jesteście zainteresowani ceną, mniej więcej kosztuje około 180 tysięcy dolarów. Taką właśnie cenę, a dokładnie 186 tysięcy dolarów, zapłacono za wyprodukowanie, mówiąc kolokwialnie, rzeźby prezydenta Stanów Zjednoczonych, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Nad stworzeniem tej rzeźby Donalda Trumpa pracowało uwaga 20 artystów przez 5 miesięcy. Ale z muzeum Madame Tisson wiążą się także liczne kontrowersje, bowiem w 2008 roku w jej oddziale, w oddziale tego muzeum w Niemczech, dyrekcja ówczesna postanowiła, jakby to delikatnie ująć, no nieco mm, przysporzyć sobie popularności i wyprodukowano woskową podobiznę, woskową rzeźbę Adolfa Hitlera. Natomiast no, skutek był odwrotny od zamierzonego, ponieważ odbiło się tą szerokim echem krytyki, naturalnie, że jest eksponowana figura tego zbrodniarza wojennego, czyli Hitlera, i pewien mężczyzna, który przyszedł odwiedzić tamtą wystawę, po prostu rzeźbie Adolfa Hitlera odciął głowę. Kolejna z ciekawostek dotycząca rzeźb Madame Tissot dotyczy matki Teresy z Kalkuty. Bowiem wydawałoby się, że ona, jako osoba zasłużona, jako znana na świecie, także będzie miała swoją podobiznę w Muzeum Madame Tisson. Natomiast matka Teresa z Kalkuty jednoznacznie stwierdziła, że ona nie życzy sobie, aby była utworzona rzeźba przedstawiająca właśnie jej postać, bowiem, jak sama twierdziła, jej czyny ziemskie są wystarczającą nagrodą i ona nie chce, aby była honorowana w tak. No, nie za ciekawy sposób. Jeżeli chodzi o same figury woskowe, to kolejna ciekawostka jest taka, że moi drodzy, każda z w Muzeum Madame Tissot figur woskowych jest zazwyczaj 2-3 centymetry wyższa niż rzeczywista postać, którą ma odwzorowywać. Dlaczego tak się dzieje? Ano, dzieje się to z czysto technicznych pobudek. pobudek przepraszam. Ponieważ no, wosk po pewnym czasie się kurczy. Więc w tym momencie producenci, mówię w cudzysłowie, tych figur woskowych, robią wyższe te figury, tylko po to, żeby one po prostu dłużej mogły cieszyć oko zwiedzających ekspozycję turystów. A jeżeli chodzi o najmniejszą stworzoną w Muzeum Madame Tissot figurę woskową, to jak myślicie, kto nią był? A no, nie była to postać rzeczywista. Była to postać bajeczna. Bowiem była to postać dzwoneczka. Postać dzwoneczka z filmów o Piotrusiu Panie. No i teraz w każdym rejonie świata, w którym byśmy się nie znajdowali, możemy odwiedzić Muzeum Madame Tisson, ponieważ w filii jej, jej muzeum jest naprawdę duża ilość. My z terytorium Polski w zasadzie najbliżej mamy do niemieckiego oddziału, a także do oddziału w Amsterdamie, czyli w stolicy Niderlandów. Tam w pięknym, wielkim budynku znajduje się Muzeum Madame Tisson. No i myślę, że po dzisiejszym odcinku lekko rozjaśniła się Wam historia tego słynnego Muzeum Figur Woskowych, będącego, jak wspomniałem, jedną z bardzo często odwiedzanych atrakcji turystycznych na świecie. No i sami widzicie, że dzisiaj współcześnie oglądamy. Oglądamy figury znanych postaci, no i zachwycamy się nimi. A cała historia związana z Madame Marie Tisson zaczęła się od nie mniej, ni więcej rewolucji francuskiej, jeszcze wcześniej od lekarza, który na woskowych podobiznach ludzi starał się przedstawiać ludzką anatomię. Za dzisiejszy odcinek Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam naturalnie do subskrypcji naszego kanału, do tego, abyście, abyście się dzielili komentarzami pod tym, jak i pod poprzednimi i następnymi filmami. A jeżeli o następne filmy chodzi, to wyglądajcie kolejnej premiery z naszego cyklu. Do zobaczenia!